Cześć, cześć. Gaduły. Witam szanownych Państwa, witam szanowną branżę fotograficzną, która rozmawia na zewnątrz. Witam wszystkich Państwa na kolejnym wernisażu Spaw, na naszym letnim wydarzeniu. Dzisiaj prezentujemy cykl fotograficzny Eugeniusza Helberta pod tytułem 21 kartek z KSiP-u. Jest to cykl zdjęć, który Eugeniusz od jakiegoś czasu tworzy. Znaczy, to już były cykle wystaw z Kaleciku i cały czas jakby się rozrasta. Miałam przyjemność kilka razy spotkać się z autorem i przeglądać jakby ten zbiór prac i pomagać tutaj w selekcji prac na wystawę. Króciutko, bo myślę, że akurat jest to taki typ fotografii, który broni się całkowicie sam. Formatem nawiązuje trochę do styków z analoga. Całkiem jest to smacznie podane, jest mnóstwo niuansów. Ten format w ogóle prac zmusza widza do tego, by został sam na sam z pracą i sobie zaczął ją analizować. I jeżeli ktoś jest czuły na takie przejścia tonalne, na szarości, na różne faktury, no to tutaj oko się cieszy bardzo. Moja ulubiona praca tutaj jest na środku, w ogóle wygląda jak sucha igła. Także pod tym względem, jeśli chodzi o wartości artystyczne, kolega wybrnął, wszystko jest jak najlepiej. Ale od strony takiej filozoficznej, to jest myślę taki typ fotografii, gdzie świat, zewnętrzny świat, wewnętrzny autora spotyka się na płaszczyźnie właśnie, czy tutaj tak jak Państwo to do wydruku, czy w momencie rejestracji zdjęcia, czy później w trakcie pracy obróbki tego zdjęcia. I taki typ fotografii dla mnie mówi o emocjach. Mówi o emocjach autora, więc stoi przed Państwem poeta. Bo widać jego wrażliwość, widać jego uważność, sposób obserwacji świata i sposób analizy tej rzeczywistości, bo zdjęcia i jakby aparaty, w ogóle sposób rejestracji obrazu jest powszechny, ale wszyscy inaczej fotografują, prawda? Więc tutaj nie mamy zupełnie złudzeń. No cóż, Szanowni Państwo, ja Państwa zapraszam tak naprawdę do tego, żeby autorowi składać gratulacje i męczyć go prywatnie, co autor miał na myśli, robiąc ten czy inny wir, takie czy inne rozmycie obrazu. Chciałam tylko powiedzieć, że dzisiejsze wydarzenie jest wyjątkowe ze wszechmiar, ponieważ za chwileczkę będziemy mieć występ muzyczny. Zapraszam Państwa, ale to już może autor i jeszcze parę słów od siebie, o swoich zdjęciach i o występie dopowiesz. Dopowiem, tak, oczywiście. Wszystkiego chciałem podziękować Spafowi Galerii i Tobie jakby za piękną tego kuratorską. Podziękować również sponsorom, czyli Edypowi, Kodowej Fotografii Prasowej przy RZP. I komu jeszcze zaraz przeczytam. Bo już nie pamiętam. O, jest. Patronat medialny, Fotopolis i Fotografia Kolekcjonerska. Co o mojej fotografii mogę powiedzieć? No tak chyba niewiele, bo staram się fotografować to, co mnie zastanawia, to, co mnie zmusza do myślenia i co jakieś buduje emocje we mnie. No i tak naprawdę byłoby tyle. A teraz chciałem Państwa zaprosić do wysłuchania koncertu pana Toru Takemitsu pod tytułem Itinerant, który zagra dla was Mania Helbert, absolwentka warszawskiej
Akademii Muzycznej i laureatka kilkudziesięciu konkursów flertowych. Zapraszamy. A jeszcze dodam, że dzięki temu utworowi powstało samo zdjęcie. Było inspirowane tym utworem. Proszę o włączenie telefonu. Thank you.